Pierwsze koty za płoty, pierwsza kolejka za nami. Tak naprawdę nie pierwsza, bo druga. Pierwsze spotkanie z Sarmacją Będzin odwołane. Jak wiemy, Wydział Komisji Gier Śląskiego Związku zdecydował, że to spotkanie nie odbędzie się. Mam takie pytanie, czy dla trenera była to dobra rzecz, czy coś negatywnego, to że ta nasza inauguracja troszeczkę odłożyła się w czasie? Jak to zdaniem trenera zespół na to zareagował? Trener jest z nimi na co dzień w szatni. Jaka była reakcja drużyny? Myślę, że reakcja była taka, jak być powinna. Byli zawiedzeni tylko, że nie grają, tym, że nie grają i gdzieś tam to ciśnienie zeszło. Cieszymy się, że szybko ta kolejka kolejna była, bo do soboty ciężko by ich było tutaj utrzymać w ryzach. Natomiast no, udana inauguracja. Wolelibyśmy z Sarmacją wygrać na boisku, natomiast tak się nie stało i czekamy na werdykt. Dzisiejsze spotkanie z Beniaminkiem 4 Ligi Zieloni Żarki. Pewne zwycięstwo 3-0. Jakby można było taki komentarz na gorąco, jeszcze bez analizy szczegółowej, dogłębnej tego spotkania? Cieszą 3 punkty. Cieszy to, że jesteśmy zdrowi po tym meczu, że uniknęliśmy kontuzji. Troszkę gdybyśmy byli bardziej skuteczni, myślę, że ten wynik byłby szybciej wyższy, łatwiej by się zdobywało kolejne gole. Natomiast no, na pewno satysfakcja jest po stronie gry obronnej, po naszej stronie tak naprawdę, że zagraliśmy na 0 z tyłu kolejny mecz, w którym nie tracimy bramki. Na pewno jest to inny ciężar gatunkowy niż sparingi. W sparingach łatwiej się gra, kibice pomagają, ale to jest pierwsza kolejka, dlatego myślę, że kolejna będzie dla nas łatwiejsza. Osoba Łukasza Matusiaka, no, wydawałoby się, że to zawodnik, taka szóstka do regulowania tempa gry, natomiast dzisiaj otworzył i zamknął wynik spotkania. Czy jest trener zaskoczony taką dyspozycją strzelecką Łukasza Matusiaka? Nie jestem, ponieważ Łukasz ma bardzo dobre uderzenie i z tego korzysta. Widać, że to jest zawodnik, który lubi uderzyć na bramkę z dystansu i bardzo sobie to cenię, ponieważ no, czasami przeciwnik będzie stawał bardzo nisko w obronie i jeżeli nie będziemy oddawali uderzeń z dystansu, no to ciężko będzie nam się przebić przez ten mur. Dlatego mnie to nie dziwi, cieszy na pewno, bo chyba Łukasz oddał 2 strzały, 2 były strzałami takimi, które nam dały gole. Za nami obiekt, który za niedługo pójdzie w rozbiórkę. Dzisiejsze pierwsze spotkanie inauguracyjne na Sząbierkach, na Stadionie Miejskim. Zupełnie nową dla zawodników, także dla trenera. Jak trener oceni atmosferę, która dzisiaj panowała na stadionie? Atmosfera była kapitalna. Tutaj chciałbym jeszcze raz podziękować kibicom za to, że byli naszym 12 zawodnikiem. Liczę na ich doping, na wsparcie zarówno w meczach, które rozgrywamy na Sząbierkach, jak i tych, gdzie trzeba będzie troszkę dalej pojechać. No, dla mnie to jest jedna z ważniejszych dzisiaj rzeczy. Oni stanęli za nami murem. Po tamtym sezonie pewnie nie było to łatwe, natomiast zaufali nam. Mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiedziemy i zapraszamy ich do takiego dopingu, jak było dzisiaj w każdym meczu. Liga nabiera rozpędu. Mamy bardzo mało czasu do sobotniej kolejki. Naszym rywalem Unia Dąbrowa Górnicza. Kolejny Beniaminek. Wydaje się, że zupełnie inny gatunkowo mecz nas czeka. Wiemy, że trener oglądał naszego kolejnego przeciwnika w spotkaniu właśnie z Zielonymi w ostatniej tej pierwszej kolejce. Jakieś opinie, coś można było wywnioskować z tego spotkania? Można było. Na pewno to będzie, tak jak pan zauważył, trudniejszy mecz. Przeciwnik dysponuje lepszymi zawodnikami, lepszą kadrą i myślę, że tutaj spodziewałbym się trudniejszych zawodów. Natomiast mecz pokaże, czy te analizy, które wyciągnęliśmy, bo byliśmy z trenerem, asystentem na meczu i oglądaliśmy ten mecz, mamy swoje wnioski, ale przeciwnik też nas dzisiaj obserwował i spodziewam się tego, że też będzie znał nasze lepsze i pewnie słabsze też strony, także spodziewam się twardej walki zakończonej zwycięstwem naszym. Trenerze, nie pozostaje nic innego, jak czekamy na sobotę i na kolejny komplet punktów. Mam nadzieję, że tak się stanie.